Teraz o zespół Marcina Piotrowskiego. Tak, bo mam tutaj, że będzie zrobimy tak, proszę. Ja bym chciał. Bo teraz tak, Dawid będzie kręcił mikrofonami. Dobra. Dobra, więc póki Dawid będzie kręcił mikrofonami, to ja powiem może tyle. Popularna narracja, że kiedy się opowiada o twórczości Boba Dylana, jest taka, że na początku był polityczny, później przestał być polityczny, później śpiewał miłości i tak dalej. Ale my generalnie, nikt nie postanowił grać tych pierwszych piosenek politycznych, tych wszystkich Blowing in the Wind, Masters of War i tak dalej, bo okazuje się, że nikt nie wybrał tych piosenek. Soba miała grać Blowing in the Wind bodajże, no ale nie będzie. I paradoksalnie wychodzi na to, że zaczniemy od kolejnych, będziemy kontynuować wątek miłosny i wątek piosenek o miłości. I w takim ujęciu bardziej folkowym, a nie w tym ujęciu takim surrealistyczno, później rozwodowym, o którym będziemy rozmawiać później. Więc nie będzie tych piosenek na razie. Także i ta piosenka się nazywa Girl of the North Country. I jako że ja tłumaczę wszystkie piosenki, które ja będę śpiewał i Dawid, znaczy i prawie wszystko, co Dawid będzie śpiewał, jest tłumaczone przeze mnie właściwie specjalnie na tą okazję. I powiem trochę o tym tłumaczeniu, tylko dlatego, żeby piosenka się nazywa Girl from the North Country, ponieważ Bob Dylan pochodził z Minnesoty, która jest na północy Stanów Zjednoczonych, gdzie jest zimno, no zimniej niż w większości Ameryki. I jest to też taka jakby za górami, za lasami, taka ciemna dziura gdzieś tam, do której nikt nie jeździ specjalnie. No więc pytanie brzmiało, jak to po polsku przetłumaczyć, ponieważ w Polsce no, północ nie kojarzy się w ten sposób. Więc tłumaczenie, które jest użyte w tej piosence jest, jeśli odwiedzisz na wschodzie Wielki Targ. Ponieważ w Polsce mamy pewną, po pierwsze jest pewna nostalgia za wschodem jako miejscem właśnie, gdzie nasza stara miłość by była. Po drugie, dlatego, że na wschodzie jest zimniej. Jak to do was? Po trzecie... on sam śpiewa o Ukraina i tak dalej, na krainie tam, no. To wszystko dużo ładniej pasuje niż jakakolwiek inna figura, więc jeśli ktoś czuje się obrażony tą figurą, to... To jego problem. To jest na maksie.